W filmie tym zobaczymy, że czasem inny sposób zapisania wyrażenia algebraicznego umożliwia jego obliczenie, co na pierwszy rzut oka wydawało się niemożliwe. Zacznijmy od następującego przykładu. Wiemy, że a plus b plus c jest równe 7. Oblicz 5a plus 5b plus 5c. Zachęcam Was, abyście przerwali oglądanie tego filmu w tym momencie i spróbowali rozwiązać to zadanie samodzielnie. Dobrze. Czyli możemy na to popatrzeć w ten sposób, że mamy pewne równanie na niewiadome a plus a, b i c i mamy obliczyć pewne wyrażenie zależne od a, b i c. No to możemy zrobić tak. Dobrze, rozwiążemy sobie to równanie, znajdziemy wartości a, b i c i wstawimy do naszego wyrażenia. I w ten sposób znajdziemy jego wartość. No, ale napotykamy tu na pewną trudność, mianowicie no, mamy jedno równanie, a plus b plus c jest 7, a 3 niewiadome. Wobec tego na pewno nie jest tak, że to równanie daje się rozwiązać na a, b i c, czyli że wartości a, b i c są ustalone. No, czyli ten sposób nie prowadzi nas do rozwiązania. No i musimy popatrzeć teraz na to wyrażenie i uświadomić sobie, że nie pytają nas, ile jest a, ile jest b, ile jest c. Pytają nas o to, ile jest 5a plus 5b plus 5c. Czyli to wyrażenie, być może to wyrażenie da się zapisać w inny sposób, w taki sposób, który umożliwia obliczenie jego wartości, wykorzystując ten warunek na a plus b plus c. Czyli tak, 5a plus 5b plus 5c. Chcemy zapisać inaczej. No, najprostszy sposób przekształcenia tego wyrażenia no, wydaje się taki, że można 5 wyłączyć przed nawias. Prawda? Że to jest to samo, co 5a plus b plus c. Aha, no dobrze, ale przecież teraz nasz warunek mówił, że a plus b plus c jest 7, czyli tutaj w miejsce a plus b plus c możemy podstawić 7, czyli to jest 5 razy 7, czyli 35 i w ten sposób obliczyliśmy, ile jest 5a plus 5b plus 5c. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tym razem wiemy, że a plus b plus c jest minus 1, x plus y jest 7 i mamy obliczyć pewne wyrażenie zależne od a, b i c, x i y. Podobnie jak poprzednio, zauważamy, że mamy tylko dwa równania, aż 5 niewiadomych. No więc prawdopodobnie nie jest tak, że my możemy rozwiązać sobie te równania, znaleźć x, y, a, b, c, wstawić tutaj. Czyli musimy postępować inaczej. Znowuż, być może to wyrażenie da się zapisać w taki sposób, że te dwa warunki umożliwią jego obliczenie. Więc popatrzmy tutaj. Może tak, tu mamy tak, wyrażenie, prawda? Warunki są oddzielne. Mamy oddzielny warunek na a, b i c, oddzielny warunek na x i y. Więc może zbierzmy najpierw sobie te wyrażenia, które mają w sobie a, b i c, czyli minus 9a, minus 9b, minus 9c. Znaczy po prostu przepisuję na razie to wyrażenie w drugiej, w innej kolejności. No i tu mamy jeszcze tak x i y, tak? Czyli plus 7x plus 7y. I znowuż popatrzymy na to, to z tych trzech, prawda, te trzy rzeczy możemy zapisać jako minus 9a plus b plus c plus, a te drugie dwa składniki, z drugich dwóch składników możemy wyłączyć 7. Aha, no i znowuż. Równanie pierwsze mówi, że a plus b plus c możemy zastąpić minus 1. Znaczy to jest minus 1. A z kolei to jest 7.
Czyli możemy przepisać tutaj nasze wyrażenie, że to jest tak. Minus 9 razy minus 1 plus 7 razy 7. No i to jest 9 plus 49, czyli 58. I znowu, zapisanie tego wyrażenia w inny sposób umożliwiło znalezienie jego wartości w taki sposób, aby skorzystać z tych warunków na pewne składniki tego wyrażenia. Bez obliczania wszystkich wartości oddzielnie a, b, c, x, y, tylko zauważenie, że tak naprawdę to wyrażenie zależy od pewnych kombinacji tych zmiennych. Nie od każdej wartości z nich oddzielnie, ale od wartości pewnych kombinacji i te kombinacje były tutaj podane.